razem spotykamy się na włoskiej Imoli. Piekarczyk z pole position po drugiej stronie barykady, Susek na 20 polu startowym. Nie poszły te kwalifikacje Mercedesowi. Jeżeli chodzi o dwóch już normatywnych kierowców Red Bulla, Świetlicki, Wrona, drugie, trzecie pole startowe, Białkowski i Kaczorowski, 4-5 i w top 5 po raz kolejny się znajdują, co widzimy w tym momencie na obrazku. Nieduże straty, potencjalnie były pole position, tylko i wyłącznie odjechało, tak jak odjechał Piekarczyk na starcie, tak samo w kwalifikacjach to robił. Dwa Red Bulle w miarę spokojnie, drugi tam niestety próbowany przez kierowcę Alfa Romeo, nie na długo. Była dobra strategia, było wszystko idealnie, safety cary niestety pokrzyżowały na tyle plany, że strategie się często zmieniały, często zmieniali się również liderzy tego wyścigu i w pewnym momencie liderowanie obejmował Świetlicki, Wrona, Piekarczyk, aż w końcu przejął je Kaczorowski, który to jechał naprawdę bardzo dzielnie. Niemirowski wykonał kawał dobrej roboty, Lasuska zblokował kierowcę Ferrari, który to o niego się uszkodził i niestety włoski czerwony zespół 0 punktów z włoskiej Imoli niestety przywozi. Kaczorowski wykonał świetną robotę, wykorzystał to gapiostwo i wygrywa Grand Prix. Piąte, godzina 20. Czy na Hiszpanii będzie podobnie?